No, witam, system Tiger. Panowie, ogólnie my już mieszkamy w Zgierzynie w Łodzi. W Łodzi to możecie nas od czasu do czasu nas poznać. Zobaczyć, może podmachać, co ma faktorze, a tak to w Zgierzu. Ogólnie dzisiaj to mam wolne, bo wiadomo, w sobotę się odpracowało, to czyli wczoraj było wolne ustawowo, bo Boże ciało. Dzisiaj sobota, niedziela, dopiero w poniedziałek do roboty. Dużo takich firm robi coś takiego, że piątek sobie robi wolny. Odpracowali sobie w tamtą sobotę, czy nie wiem, w niedzielę, sprawie, żeby mieć w piątek wolny. Ja akurat miałem w tamtą sobotę odpracowaną, no i dzisiaj mam wolny. Ogólnie możecie nas tylko w Zgierzu nas spotkać, w Łodzi też będziemy przyjeżdżać, nie wiem, do Manu, żeby ze znajomymi się spotkać, to o to się nie martwcie. Po prostu ja dostałem spadek, musiałem wyremontować trochę, już prawie końcówka jest tego wyremontowania, ale jeszcze mam tego sporo. Tak, te piątek, sobota, niedziela, te 3 dni powinien się wyrobić, czyli wyremontował. Pokażę wam nowy dom, pomieszczenia, to wszystko, ale na razie to nie mogę wam pokazać, bo jest w remoncie. Nie dziwcie się, bo później sami plotki przyjecie, że o, znowu TGS-syf jest, czy co? Po prostu chcę zrobić coś takiego, że wyremontuję, dopiero pokażę wam, jak to wszystko wygląda, jakie jest wyremontowane inne rzeczy. Po prostu dostałem spadek, mieszkanie po rodzinie. Przypadkowo akurat, też sam nie widziałem, ale z tego się cieszę ogólnie. A sprawę takich tych, żeby się spotkać z nami, to albo w Zgierzu, albo w Łodzi, bo Zgierz nie jest daleko od Łodzi, od tego zacznę. Można jechać tramwajem ze Zgierza do Łodzi, albo odwrotnie, z Łodzi do Zgierza jest tramwaj. I tak to jest, pod nosem mamy Zgierz. Ale ogólnie będziemy starali się w Zgierzu, w Łodzi, trochę Ozorków, też mamy tutaj, ze Zgierzy do Ozorków mamy blisko. A widzicie, jak się chce, to się ma i się pracuje, a nie jak niby te trole, niby sobie pierdolą jak szmaty. Może o sobie tak pierdolą, nie o nas, no akurat. Przepraszam. Bo akurat opinie mają naciągniętą, no z tego powodu, że ich stronę zbanowaliśmy, hejterzy Tigra Kobry. Teraz czas na zbanowanie ich strony, anti-fan Tigera. Musicie ich zbanować, bo mają 300 coś lajków, bardzo słabiutko, a my mamy 1620 lajków. To kto jest górą? My jesteśmy górą. Ale pokażcie im, gdzie raki zimują. Panować ich, panować ile wlezie, żeby skasowali ich stronę znowu. Niby trolegi myśleli, że jak odwołanie zrobią, to im się cofną tą stronę. A tu nie. Skasowali ich stronę. To trzeba być chujem, żeby sadzić stronę 1000 lajków. Ale to są cioty. Zapomnijcie, panowie, że to nie są ludzie, to są cioty, panowie. Oni po prostu nie wiedzieli, że aż boom będzie na nich stronę. I możecie zrobić boom znowu na stronę fan Tigera. Zniszczyć ich, pokazać, gdzie raki zimują. Bo nie dostaniecie od nas niespodzianki 1 czerwca. Wasze obrączki, nie moje. Postarajcie się i zacznijcie ich banować. Ostro na temat. Pokazać, że to są chuje, a nie trolle, gimusy i hejterzy. Musicie to zrobić, pokazać, gdzie raki zimują. I pokazać, że to wy rządzicie, a nie oni. Krótko na temat. Pozdrawiam, elo.